Z wielką przyjemnością pozdrawiam widzów redakcji Młody Bolesławiec. Życzę Wam powodzenia i samych fajnych pomysłów. Przemysław Kania, twoim zdaniem 58 odcinek, zbliżamy się powoli do końca. Witam serdecznie, dzień dobry, a dzisiaj moim gościem w ramach takich powtórnych wywiadów, bo w piątek był Damian Ukedże, a dzisiaj w poniedziałek z okazji Dnia Niepodległości, dzisiaj u mnie Jarosław Szulski. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem na początek zapytać, bo odszedł pan już ze szkoły. Tak. Co spowodowało to takie, to odejście? I zmiany, które nastąpiły w szkolnictwie, i cała sytuacja wokół szkolnictwa, i traktowanie tego zawodu w ten sposób, a nie inny. Postanowiłem jednak powiedzieć, no nie chcę być w ten sposób traktowany. I to jest rodzaj mojego buntu. I odszedłem, no. Po prostu zrobiłem to, co wielu doradzało nauczycielom, czyli jak im się nie podoba, to niech odejdą. Boję się, że wielu nauczycieli właśnie to robi i że to nie do końca są ci nauczyciele, którzy powinni odejść z zawodu. No wiele moich koleżanek i kolegów, wspaniałych pedagogów, naprawdę się, no, może jeszcze nie odeszło, ale myśli o tym. Ja tak właśnie trochę przygotowując się do tego odcinka, odwiedziłem kilka razy moją szkołę i troszkę rozmawiałem z nauczycielami, jeśli chodzi o liceum, bo tam, gdzie było moje gimnazjum, teraz jest podstawówka, liceum troszkę się powiększyło, w sumie jest teraz mniej więcej tyle osób, ile było, kiedy ja zaczynałem pierwszą klasę w liceum, i powiem panu tak. Co prawda pojawiło się kilka nielicznych osób, które mają 13 lat i one sobie całkowicie nie radzą, znaczy całkowicie. Bardzo im ciężko poradzić sobie z tą taką nową sytuacją, kiedy tak naprawdę za 4 lata będą już po maturze. I czy taka sytuacja, kiedy dziecko kończy, bo to jeszcze nie ukrywajmy, dziecko w wieku 17 lat kończy szkołę, ma maturę, to jest zdrowa sytuacja, taka normalna, jeśli chodzi o edukację, czy to jest coś rzadko spotkanego? Ja w ogóle to nie upatrywał w tym jakiegoś źródła problemów w polskiej edukacji. Naprawdę dzieciaki tam 5-letnie w Anglii chodzą z ministrami do szkoły i radzą sobie, tylko do szkół, które są po prostu do tego przygotowane. No i jak będą dobrzy nauczyciele w szkołach, to poradzą oczywiście, no, 17-latki, bez żadnego problemu. Czy rzeczywiście szkoła była, generalnie jeśli chodzi o organizm, przygotowana na to, co się teraz dzieje? No, to szkoła to są ludzie, to są nauczyciele, no i teraz, no, można sobie wyobrazić, nie wiem, jeśli może trochę inaczej jednak się pracuje w liceum, no i teraz, nie wiem, po szkołach podstawowych zostaną nauczyciele, którzy będą mieli starszych uczniów i nie będą potrafili z nimi pracować, będą się uczyć na nowo, no. Zależy jaka szkoła, no po prostu. Szkoły słabe dalej będą słabe, tylko długie trwały. Będą 4-letnie. Ale szkoły dobre sobie poradzą. Pytanie, no niestety nawet w dobrych szkołach warszawskich widać też odpływ nauczycieli, niestety. Dzisiaj dyrektorzy warszawskich szkół, no, mówią, że to nie jest już taka sytuacja, że jak chcą zatrudnić dobrego matematyka, to wybierają sobie najlepszego. Tylko cieszą się, jeśli jakikolwiek się zgłosi. Ja tak troszkę obserwuję, powiedzmy, tutaj jakby to, co się dzieje na takiej zasadzie, że obserwując to, co się na przykład u mnie w Bolesławcu, znaczy no gdzieś tam jeszcze w Bolesławcu, powiedzmy, jeśli chodzi o przykład tego mojego konkretnego liceum, mi się wydaje, że też myślę, że trochę ludzi ma takie wrażenie, bo obserwują w tych swoich małych miejscowościach, że rzeczywiście dla nich na przykład nic się specjalnie nie zmieniło w ciągu ostatnich paru lat, jeśli chodzi o szkołę, ale z perspektywy właśnie, bo pan ma, pan widział realnie, jak to wygląda. No widziałem.
I jak, czy da się w ogóle wytłumaczyć takiej osobie, która mówi, że no w sumie trochę nic się nie zmieniło w tej szkole i w sumie nawet jest lepiej, bo to gimnazjum było złe, że ta reforma, która przeszła, to był rzeczywiście błąd. Znaczy, to ta reforma w ogóle nie zmieniła jakości szkolnictwa, tylko wprowadziła jakby bałagan. No, oczywiście każda reforma wprowadza bałagan, natomiast jeśli ta reforma, to tą reformą stałyby jakieś zmiany naprawdę, które by nauczyciele wierzyli, że one przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia, to by to można było wytłumaczyć. No, chociażby no, tym, że każda reforma to są zawirowania organizacyjne, natomiast tu mamy zawirowania organizacyjne bez takiej warstwy, bez prawdziwej reformy, bez jakby takiego przekonania, że ta reforma przyniesie podniesienie jakości kształcenia. Bo tam nie ma takiego wątku w ogóle w tej reformie. To jest tylko powrót do resentymentów po prostu. Zrobimy tak, jak kiedyś było, bo tylko taki model znamy. Czasem świat się naprawdę zmienił. No, dyskusje w czasie trwania reformy, czy będzie jedna, czy dwie godziny historii w momencie, kiedy mamy naprawdę nieograniczone zasoby, wspaniałe zasoby edukacyjne, po prostu dostępne za darmo z całego świata. To jest naprawdę dyskusja no, nie na te czasy. Czy rzeczywiście gimnazjum było takie złe? Dobre gimnazjum było dobrym gimnazjum, złe gimnazjum było złym gimnazjum. To tak nie można powiedzieć, że gimnazjum jako pomysł. No, jest dużo argumentów za tym, że było potrzebne po prostu, bo mogę mówić to, co moi uczniowie mówili, że nie chcieli, no, po prostu mieli szansę być traktowani zupełnie inaczej. No, no, takie nowe otwarcie w takim bardzo ważnym momencie swojego życia, czyli w takim dorastaniu. Już nie byli traktowani jak dzieci. Mogliśmy u nas sami usprawiedliwiać, będąc gimnazjum i tak dalej. Są takie kamienie milowe dla dorastających ludzi, że im się ufa, że biorą odpowiedzialność za siebie. Jak jest takie pana najpiękniejsze wspomnienie właśnie związane z pracą w szkole? No, ja mnóstwo takich wspomnień. Jak bije dzieci, jak... No, nie no, naprawdę, znaczy, zwłaszcza ostatnie lata, no to w szkole naprawdę były po prostu pięknymi latami, czyli były pełne pięknych momentów, naprawdę. I wyjazdy, i jakieś takie i rozmowy, i jakieś piękne słowa, które uskrzydlają, no, mnóstwo tego było. Listy, wspólne przedsięwzięcia, wspólne robienie różnych rzeczy, no naprawdę, było bardzo dużo. Jak zaangażować 12, 13, 14-latki do aktywności społecznej? No, w ogóle nauczyciel no, na pewnym etapie czasami może mieć rzeczywiście duży wpływ na to, czy się ludzie angażują. No, jest takie powiedzenie, że jak chcesz kogoś, nie wiem, zaangażować czy zdobyć jego zaufanie, to zainteresuj go sobą, to potrzebujesz 2 miesiące, a zainteresuj się nim, potrzebujesz tydzień. No. No, po prostu to jest tak jak trochę z tymi lekami klimatycznymi. Po prostu są rzeczy, których są ważne dla młodych ludzi, które dorośli do końca rozumieją. Jeśli już coś takiego widzimy, jeśli widzimy takie zaangażowanie, to dobrze, żeby szkoła to wsparła i my to w Rejtanie robiliśmy. Mówiąc wprost, że wspieramy wszystkie działania naszych uczniów związane ze strajkiem klimatycznym. Potrzebują naszej pomocy albo naszej obecności, żebyśmy tam z nimi poszli na strajk, no to jesteśmy z nimi i to było dla nich bardzo ważne. Co mógłby pan poradzić, jakby patrząc na to, jak dzisiaj wygląda ta szkoła, bo oczywiście tam kiedyś były te nagrania chyba dla Gazety Wyborczej, dla dużego formatu z tymi radami dla nauczycieli, to co mógłby pan dzisiaj poradzić tym studentom różnych kierunków, którzy kształcą się na nauczycieli i chcą pójść do szkoły? Jacy powinni być, żeby dobrze się czuć w tej szkole i żeby zbudować fajne relacje z uczniami? No nie wiem, najpierw muszą chyba być sami dla siebie jakimś ważnym i polubić samego siebie, ale też w tej sytuacji, która jest, jakoś nie do końca wierzę w jakąś zmianę taką na przykład systemową, która systemowo spowoduje, że będą
że ludzie nie będą się frustrować w tej pracy. Nawet jak przyjdą fajne osoby, to nie okaże się, że za 2 lata po prostu z powodu na przykład zarobków odejdą albo sfrustrowani, albo przestaną się angażować. Po prostu fajnie jest mieć, jest zadbać o to, żeby mieć inne zajęcie jeszcze zarobkowe i z tej pozycji wchodzić do szkoły i realizować tam swoją pasję, bo ten zawód też szkoła wciąga i jest wspaniałą pracą w ogóle. No i w nadziei, mówię to w nadziei, że jednak mimo wszystko przyjdzie ktoś kto potraktuje z polityków tę szkołę jako dobro narodowe i że naprawdę coś się zmieni, tak, ale to musi się naprawdę zmienić, tak, musi być jakiś krok milowy, to już nie mogą być kroczki małe. Zakłada pan taką mówisz, że wróci pan kiedyś do szkoły? Tak, czemu nie? Na razie mi jej nie brakuje, bo kontakt z uczniami mam prawie codziennie. Też pomagają mi przygotowywać ten nowy projekt. Na razie o tym nie myślę, ale oczywiście, że może się okazać, że będzie mi bardzo tej szkoły brakowało. To myślę. Teraz tak właśnie troszkę już uciekając powolutku z tematu szkoły, wyszedł pan troszkę rzeżej, bo powstała inicjatywa, to się na Facebooku chyba nazywa Earth Yourself? Ten pierwszy taki program, który jest 5-dniowym treningiem psychologicznym, nazywa się Intro Earth Yourself. Tak ugruntuj się, wzmocnij się trochę, ma oznaczać. A cały projekt ma taką nazwę, której się nie da wypowiedzieć. Wykrzyk, hash, dolar, procent. Takie znaczki, które się kryją w klawiaturze komputerowej nad cyframi 1, 2, 3, 4, 5. Jak powstała właśnie ta inicjatywa? Powstała w wyniku, nie wiem, obserwacji młodych ludzi, rozmów z młodymi ludźmi, rozmów z rodzicami i rozmów z psychologami. No i po prostu zastanawiałem się, co można zrobić, nie będąc w szkole, czego dzisiaj młodzi ludzie najbardziej potrzebują, na co szkoła nie ma przestrzeni. To są po prostu takie rzeczy, że... A, no i plus jeszcze obserwacje, że młodzi ludzie, którzy są wspaniali, naprawdę mądrzy, świat przed nimi stoi otworem, nie wierzą w siebie, boją się próbować różnych rzeczy. Trudno jest im nawiązywać prawdziwe, takie głębokie więzi. One są niezbędne, żeby dawać sobie wsparcie i brać wsparcie od innych. No i wiedziałem, że ponieważ udawało mi się to robić w klasach moich wychowawczych, może spróbuję to zrobić tak profesjonalnie, zapraszając do tego profesjonalistów i robiąc to po prostu w troszkę przyspieszonym tempie. I ten projekt dopiero wystartował w sumie niedawno, prawda? Bo my nawet chyba o nim tak w sumie rozmawialiśmy. Dosłownie kilka dni temu. A, czyli kilka dni temu, bo ja pamiętam, my chyba o nim rozmawialiśmy w czerwcu się spotkaliśmy ostatnio. Tak, ale ogłosiliśmy, tak. Bo on był przygotowany od kilku miesięcy, natomiast ogłoszone jakby zapisy na te pierwsze treningi rozpoczęły się dosłownie 2 dni temu. I no i on jest drogi oczywiście, ale też mamy takie doświadczenia, że być może z czasem uda się ten projekt upowszechnić, taki model. Bo czasami jest tak, że biznes po prostu tworzy pewien model, który może potem posłużyć jako wzorzec, powiedzmy, taki, czy punkt odniesienia dla takich projektów, które będą projektami, powiedzmy, bardziej masowymi. Jaki jest pana właśnie taki... taki ideał, jak taka wizja idealnej szkoły? No, chyba taki... Po pierwsze, oparte jednak o relacje, bo wierzę głęboko, podobnie jak twórca psychologii humanistycznej Karl Rogers, że ta więź, która się może między ludźmi, którzy tworzą szkołę, utworzyć, i to mówię i o nauczycielach, i o uczniach, i rodzicach, jest świetnym punktem wyjścia do tego, żeby się kształcić, wychowywać, czyli stawiać granice, stawiać wymagania, dogadywać się, to jest jedno. A drugie, no to wydaje mi się, że szkoła powinna być dużo bardziej dzisiaj oparta o zaufanie, czyli krótko mówiąc taka, jak to w firmach się dzisiaj nazywa ten trend agile, taka zwinna i reagująca na różne rzeczy. To taka, że byśmy już nie trzymali się jakichś bardzo
bardzo dokładnie rozpisanych podstaw programowych, tylko po prostu mieli jakieś ogólne zagadnienia, żeby nauczyciel mógł uwagę to, z jakimi ludźmi pracuje, czego oni potrzebują, co się dzieje na świecie i w jakim środowisku pracuje, żeby mógł na to odpowiedzieć po prostu, będąc profesjonalnym nauczycielem, najlepiej jak potrafi. A w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby ze szkoły wychodzili po prostu lepsi ludzie. Teraz już troszkę tak jakby kończąc temat szkoły, a przechodząc troszkę na temat gdzieś mi niby jako przyszłemu poloniście bliższy, bo temat książki. Właśnie, co... Powtórzę to pytanie, które gdzieś tam jednak ciągle słyszę i które pewnie pan jeszcze częściej słyszy. Co z kolejną książką? Bardzo chciałbym ją napisać, nawet zacząłem ją pisać w wakacje, napisałem kilkadziesiąt stron, ale teraz mam za dużo pracy, mam nadzieję, że wkrótce wrócę, bo naprawdę wydaje mi się, że mam tam sporo do powiedzenia nowych rzeczy. No też takie trochę do utrwalenia takich pięknych rzeczy, które się wydarzyły w ostatnich latach w szkole też. No i chciałbym, to będzie trzecia książka prawdopodobnie o szkole i chciałbym ją zamknąć temat szkoły. Co to znaczy według pana mieć klasę? No rozumiem, że rozmawiamy o szkole, więc jakby to klasę, żeby mieć klasę, tak 30 parę osób, 25, 30 parę osób, różnie to w różnych szkołach. Przychodzisz, jesteś wychowawcą. A tak poza szkołą? To chyba nie być dogmatyczny w każdym sensie i postępować tak, żeby ludzie przy tobie się czuli po prostu ważni, dobrzy, wyróżnieni. Mieć klasę to jest jak kiedyś na przyjęciu przyjęciu jakiejś delegacji u królowej Elżbiety podano jedzenie, podano też taką wodę w kielichach, która służy na przyjęciu do mycia rąk. Jeden z gości właśnie wziął ten kielich, zaczął z niego pić. I no, wszyscy tak spojrzeli, zwłaszcza delegacja królowej. No Jezu, jaka wtopa po prostu, jaka wpadka. Masakra po prostu. No, kurde, na takim przyjęciu to tak się zachować. To służy do mycia rąk. I wtedy królowa Elżbieta wstała, wzięła kielich swój do mycia palcy i zniosła toast i wszyscy wypili z tych kielichów po prostu wodę. No i jakby rozładowała zupełnie napięcie i ten gość się poczuł dobrze, mógł się poczuć bardzo źle. No i to jest taka anegdota, która też obrazuje to, co znaczy mieć klasę. I ostatnie pytanie, które się pojawia w każdym odcinku, dzisiaj 58 odcinek, ostatni, kiedy gościem jest ktoś spoza redakcji. I tak właśnie jak ostatnio rozmawiałem z Damianem Ukerze, to właśnie tak się zastanawiałem, że ciągle poszukuję odpowiedzi na to pytanie. Czym jest dla pana szczęście? Nie wiem, szczęście to nie jest jakiś stan permanentny. Szczęście to jest coś, co się przydarza raz na jakiś czas, szczęśliwym się bywa. To wszystko jest zazwyczaj związane jednak z ludźmi. No, czyli szczęście to jest mieć tyle, ile potrzeba i być, ile się da. W 58 odcinku twoim zdaniem moim gościem był pan Jarosław Szulski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Łączyliśmy się, powiedzmy, że jestem we Wrocławiu, łączyliśmy się z Warszawą. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie, Przemek, tobie. Masz bardzo ładne, naprawdę w tle designerskie meble. Bardzo mi się podobają. I bardzo dziękuję za zaproszenie. A, i chciałem przy okazji podziękować, bo to jest ostatni odcinek, który prowadzę już ostatecznie, nie tak jak mówiłem dwa lata temu. Program dobiega końca i ja bardzo dziękuję za wszystkie wspólnie przeżyte chwile. Zobaczymy się jeszcze gdzieś tam. Dziękuję bardzo.